Dzień dobry i dzisiaj przybijam z Wami piąteczkę, ponieważ jest to piąty odcinek szczecińskiego vloga Smakoszy. Dzisiaj jesteśmy na zamku, ale najpierw intro i fontanna. Zaczynamy! Nieprzypadkowo jesteśmy dzisiaj na zamku. Tutaj się buduje świąteczny klimat. My też dzisiaj będziemy budować, tylko że będziemy coś budować na wzór tego, gdzie jesteśmy, ale na słodko. I nie będę robić tego sama, jak zawsze mam gości, także teleportujmy się do nich, pa! Ale czekajcie, słuchajcie, doszły do mnie słuchy, że Święty Mikołaj nie przyjdzie do osób, które nie subskrybują szczecińskiego vloga Smakoszy na YouTubie. Także jeżeli chcecie prezenty pod choinką, to koniecznie dajcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał i wejdźcie na Facebooka szczecińskiego bazaru Smakoszy i w ogóle kontynuujmy odcinek. Jestem przed drzwiami moich gości odcinka. Patrzcie, co oni mają tutaj przepięknego. Świąteczny klimat, naprawdę. Chodźcie do środka, to zobaczymy, co jest dalej. O, zgasło mi światło. Dobra, dzwonimy. O, dzień dobry. Proszę bardzo, dzień dobry. To zaczynamy. Na środkowym miejscu. Będziemy robić zamek z piernika i w ogóle bardzo Wam dziękuję za to, że mogłam się do Was wprosić. Bardzo nam miło. Ale jeszcze tylko na wstępie powiem, że taki domek z piernika będzie można wygrać, ale zasady tam na końcu już nagramy, żeby tutaj nie marnować czasu i już zacząć po prostu robić i działać. Także mamy tutaj już części zamku, będzie trzeba to po prostu jak te puzzle złożyć. Tak, całe puzzle złożyć, żeby wyszedł właśnie nam zamek. Jest takie łatwe wcale, jak się wydaje. W tamtym roku robiłam domki z piernika, to było bardzo łatwe, zamek troszeczkę mnie przeraża. Ale dlatego mam pomocników. Uwaga, to będzie mój pierwszy raz. Mój też. Mój z zamkiem też. Zazwyczaj właśnie, żeby lukrować było najwygodniej, korzystam z takich woreczków Gosia i to nie jest w żaden sposób tu jakaś reklama, po prostu są bardzo wygodne i najtańsze. Słuchajcie, zawsze robię coś takiego, że wsadzam sobie tutaj palca i wsadzam do szklanki. I przez to potem po prostu bardzo łatwo jest wsadzić tutaj lukier. Dobra, powtarzamy. Tak, no. Za kierowniczką powtarzamy. Za kierowniczką, tutaj pani kierowniczko, proszę bardzo. Pani kierowniczko, proszę bardzo, dziękuję bardzo. Później najlepiej to tak troszeczkę zwinąć, właśnie żeby to się nie wylewało. Mhm. I nożyczkami obcinamy delikatnie końcówkę. Tak jak widzicie, mamy do zrobienia kilka ścian, ale w międzyczasie sobie porozmawiamy trochę o Was, szczególnie o Waszym blogu, ponieważ tak naprawdę ja tutaj się znalazłam dlatego, że prowadzicie jednego z najpiękniejszych, najbardziej takich rodzinnych i pysznych blogów w Szczecinie. Też to jest ogólnopolski, jak miło. Nie? No, to bardzo miło, dziękuję. Moi rodzice są najlepsi. No, szczęśliwi teraz. No, słuchajcie, blog się nazywa Eintopf. Tak jest. Wjeżdżajcie na stronę. Wyszło. Tak, Eintopf i generalnie, jeżeli chcecie być głodni, chociaż większość Was na pewno zna Eintopfów, to robią takie pyszne i przepiękne. Tak, przepiękne. I skąd pomysł? Jak długo już działacie? Bo już trochę działacie, bo już na pewno z 6 lat to minimum, bo tak od tylu Was kojarzę. Dat to ja nie pamiętam, 2012. Było na pewno w 2012. Zaczęło się, kochani, w roku 2009. Ojej! Zaczęło się od Daniela. Tak, pierwszy post rzeczywiście był 2009. Tak. I w ogóle wszystko zaczęło się od Daniela, bo on gotował. Ja nie gotowałam w ogóle. Ale ty jesteś kucharzem, czy po prostu pasjonat? Który gotuje. Tak? Który gotuje. Nie jest kucharzem, ale kucharzem w domu. Kucharzem w domu. To pierwsze danie, to które wymyśliłeś, to co to było? Więc nie wymyśliłem, tylko pisałem, to był makaron. Makaron z parmezanem i czosnkiem. Makaron z parmezanem i czosnkiem, czyli takie bardzo proste, ale sprawdzone danie. W sensie, że się zawsze sprawdzi, nie? Jeszcze tam jest sporo masła. Masło jest dobre do wszystkiego. Dzisiaj nawet oni to jedli na swój obiad. Tak, na obiad? Tak. Czyli jakby wasz pierwszy przepis, który umieściliście, jest z wami do dzisiaj tak naprawdę, tak? 2009 rok. Jakie to romantyczne. Słuchajcie, tak, prawie 10 lat. Prawie 10 lat. Ale to życie leci. A jesteście zupełnie ze Szczecina, czy skądś tam sobie tutaj przyjechaliście? Powicznie. Daniel jest ze Szczecina, jestem ze Świnoujścia. Tak. A, ze Świnoujścia. Z wysp. Skoro to jest szczeciński vlog Smakoszy, to muszę się Was o to zapytać, jakie są Wasze takie ulubione szczecińskie miejsca? Mamy taką swoją polanę w parku. Mhm. Gdzie często... Znaczy, to nie jest Park Kasprowicza. Ja zawsze zapominam, ile to już jest. Tak, to już jest w lasku Arkońskim. A to jest ta polana... Od Wincentego pola, jak schodzisz w dół. Z taką wielką wierzbą. Wierzbą ogromną. Po środku. O! A widzisz, to cię zaskoczyliśmy. To jest ze Szczecina. Ja na pewno kojarzę tą polanę, tylko sobie teraz nie mogę jej zrobić. W lasku Arkońskim się trochę biegało za dzieciaka.
Także tam... No ja nie biegałam za dzieciaka, ale Daniel pokazał mi to miejsce. I ono w ogóle przede wszystkim jest blisko ich byłego przedszkola. Bardzo często tam bywaliśmy, bardzo nam się spodobało. Tak. Rzeczywiście też latem. W bezpośrednim sąsiedztwie są syrenistawy. Syrenistawy, tak. A, wiem o czym wy mówicie. To jest coś takiego, że tak się zjeżdża w dół. Tak. Tak. I to jest taka droga, którą się potem jedzie na rowerze. Tak. Na rowerze się zawsze przyjeżdża. Wiem o czym mówicie. Faktycznie jest taka przepiękna wierzba tam, no. Także latem bardzo lubimy robić tam pikniki, wpadamy ze swoim kocem na rowerach z jedzeniem. I z dziećmi. Które grają sobie tam w piłę wtedy. W tym domu, w którym teraz właśnie jesteśmy, bardzo właśnie chciałam przyjść, ponieważ tak, to jest raz, że przytulny, raz, że bardzo świąteczny i bardzo rodzinny, ale organizujecie kolację dla sąsiadów. Tak, dokładnie. Ja kojarzę to wszystko ze zdjęć, bo jeden ja was... Jeden z dwóch stołów, tak. Ten stół, tak, jest głównym stołem, to jest nasz największy stół, który oczywiście jeszcze rozsuwamy. Większy. On tak. Przy nim mieści się chyba najwięcej osób. A mogę powiedzieć, ile to maks ludzi? Ile maks ludzi przyszło do was? Maks to 16. 16 osób. Razem tak. Mówi ten, który nigdy w tych kolacjach nie bierze udziału. Nie bierze udziału. No niestety. Bardzo mnie to ciekawi, na przykład jeżeli ktoś, kto nas teraz ogląda, chciałby spróbować tego, co robicie na blogu, bo generalnie to jest fantastyczny pomysł, że nie tylko jest tak, że ktoś może sobie zrobić to sam w domu, na przykład ja bym chyba nie potrafiła tego powtórzyć, ale może właśnie przyjść i spróbować tego, jak wy gotujecie. Czy jest taka szansa właśnie, że ktoś, kto nas ogląda, do was tutaj przyjdzie i zje z wami taką kolację wspólną? No pewnie, oczywiście, tak zapraszamy tak. Serdecznie. Ja już, zastanawiam się właśnie, co robić, co podać na następną kolację, która już 26 stycznia. Tak, musicie śledzić naszego Facebooka. Naszego tam Facebooka, jest... naszego bloga. No, a to kiedy wszystko tam piszemy. Teraz na pewno, jedno pewne, będzie kolacja wegetariańska, słuchajcie. Także... Kolacja jest raz w miesiącu, czy to po prostu jak macie czas, to wtedy po prostu je organizujecie? Nie, kolacja jest zawsze raz w miesiącu i w sumie od dawna już trzymamy się zasady, że jest to ostatnia... Ostatnia sobota miesiąca. Tak. Dobra, a cały czas macie tych samych gości, czy to jest właśnie ktoś nowy? Są nowi, ale co też bardzo cieszy, wracają. Jest wiele osób, które wraca, które były już 5, 6 razy, 3, 4. Tak, śmiejmy się, że nawet dla niektórych osób już niebawem przygotujemy specjalne krzesełka, ławeczki. Z tabliczkami. Tak. Pozdrawiamy wszystkich naszych stałych gości. Pierwszy raz się spotykam z taką właśnie inicjatywą, żeby zapraszać do siebie, do własnego domu, w sumie obcych ludzi. Tak na dobrą sprawę, pomysł jest bardzo stary, no oczywiście to nie jest nasz pomysł. Zaczęło się, nie pamiętam, który to był dokładnie rok, ale... obserwowałam przez jakiś czas, słuchajcie, bloga, która to był taki moment rozkwitu blogów w ogóle. Tak, to muszę powiedzieć 5 lat temu. No, nawet chyba dalej mam wrażenie. To był blog, słuchajcie, nazywał się Uczta Babet i to prowadziły dziewczyny z Warszawy. I one właśnie organizowały takie kolacje u siebie na poddaszu, w swoim domu, gotowały dla 10-12 osób. Ale to było niesamowite dla mnie. Pamiętam, że ja to oglądałam z wypiekami, te zdjęcia i się zastanawiałam, mówię, kurczę, ale to jest w ogóle cudowna sprawa, że w ogóle mi się chce i że właśnie, że przychodzą obcy, że jak to jest. I wtedy mi się zamarzyło, że może kiedyś coś takiego. Coś takiego też, tak. Ale jeszcze tak na dobrą sprawę, ja wtedy Daniela jeszcze nie znałam. Także to wiesz, to taka myśl była bardzo, no... To musiało być jakieś dobre 11-12 lat. Tak, no bo to my znamy się 11 praktycznie lat. Wszystko jakby odżyło i wróciło po Design Days, które odbyło się lat temu. Nie pamiętam, trzy chyba, które organizowała wtedy Monia Pietryczko, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy. I która dała nam szansę i powiedziała, słuchajcie Hofy, ja was tam widzę i widzę was, jak tam karmicie te setki osób, przygotujcie się i wrzucam was w ogóle na głęboką wodę. Zdecydowaliśmy się, z czego się bardzo cieszymy, bo bardzo, bardzo fajnie to wyszło, bo w ogóle bardzo miło wspominamy tę imprezę. I no to gdzie to było organizowane? W Operinie. To było w Operinie. I to jest Szczeciński Pałac na Koszy. No właśnie, tak. Wow. Dokładnie to jest dokładnie ta sala, tak? To jest dokładnie ta sala. Także to był taki nasze pierwsze wyjście jakby do większej ilości osób. I dostaliśmy tam niesamowite wsparcie i dużo dobra i dobrego słowa. Czy to był jakby początek tych waszych kolacji, tak? Znaczy, wiesz co, w tamtym momencie jakby zakiełkował pomysł. To był październik? Tak, a w sumie kolację zaczęliśmy w styczniu. Będzie 30. 30 kolacja będzie. Tak? Słuchajcie, powiedzcie mi, czy wy macie już z tych kolacji jakichś takich swoich, powiedzmy, przyjaciół, że osoby, które przyszły obce zupełnie na kolację, teraz są, powiedzmy, waszymi przyjaciółmi? Mamy. I przychodzą do nas, wracają do nas. W ogóle mnóstwo osób przychodzi do nas z prezentami, słuchajcie, to jest strasznie miłe, bardzo dziękujemy. No pozdrawiamy, cały czas wszystkich pozdrawiam.
Ja też na tych nie przychodzą to z konfiturami swoimi, nalewkami. To jest bardzo, bardzo miłe. To jest taka wymiana tych takich przeżyć kulinarnych. Tak, dokładnie. Czyli jeżeli ktokolwiek chciałby właśnie przyjść na taką kolację i spróbować tych waszych dań specjalnie szykowanych, to najlepiej właśnie wejść na eintopowego eintop. Tak jak jeden, danie jednogarnkowe po niemiecku na Facebooka. I tam zawsze są wszystkie informacje, wiem, bo je śledzę i też na pewno się w końcu kiedyś wybiorę. Tylko zazwyczaj wy często macie tak, że ludzie przychodzą chyba parami. Nie, absolutnie nie. Właśnie ostatnio mieliśmy panią, która przyszła sama. Nasze spotkania też i po to są, żeby poznać nowych ludzi. Żeby poznać nowych ludzi. Mało tego, mieliśmy taką bardzo fajną jedną kolację, że wszystkie były fajne. Ale jedna była szczególna, że pary, które się nawzajem nie znały, poznały się u nas przy stole, stwierdziły, że po kolacji idą dalej sobie w miacho, idą sobie na wino, idą sobie na koncert, na zabawę. A to idziecie z nimi, czy zostajecie w domu i sprzątacie? Zostajemy w domu. Elementy najlepiej wziąć na blachę, jeżeli chcecie szybko składać, wsadzić do piekarnika na tak około 60-70 stopni na 20 minut, żeby to po prostu wyschło. Kiedy lukier będzie suchy, wtedy dopiero możemy składać tą naszą konstrukcję. Patrzcie, tak się właśnie robi zamek z piernika, zatrudnia się wspaniałą rodzinę, tata robi, mama wspiera. Tak, i wszyscy razem pierniczymy. A my tylko nic nie robimy. Macie bardzo przepiękny dom i w trakcie tego robienia zamku z piernika przyciągają uwagę plakaty, które wiszą u was na ścianach. Tak, bardzo. Jakie wiążą się z nimi historie, Justyna? Bardzo lubimy mapy. No tu mapę, którą pokazujesz, to jest oczywiście nasz ukochany Berlin, do którego bardzo często wracamy. Wszyscy nasi ludzie z Eintopfa wiedzą o tym, że my kochamy ten Berlin. Tak, berlińskość czuć w waszym domu. Na dole moja ukochana rodzima wyspa Uznam, z której pochodzę. Urodziłam się tam, właśnie tam, w tym Swinemünde, Świnouście. Tak, które leży tak naprawdę na 44 wyspach, ale dwie największe to jest Uznam i Wolin. Słuchajcie, jest Arobal, którego bardzo lubię, polski artysta, który już od paru lat mieszka w Kopenhadze i tam tworzy, a pochodzi z Berlinka, czyli też również nasze klimaty. To zachodniopomorskie. Zachodniopomorskie. Wow, widzicie? No, tak, lokalnie. No tutaj nasza karykatura autorstwa Piotra Lewandowskiego, prezent od naszych przyjaciół na 10. rocznicę ślubu. U góry, słuchajcie, dziennik literacki, nie pamiętam dokładnie, chyba to jest 48 rok, pierwsza strona, tam możecie poznać parę znanych osób, mamy na przykład Picassa, który sobie tam stoi, karykatura Picassa. To jest gazeta, którą zbierał mój świętej pamięci dziadek Bazylii. O kochany Nowy Jork, który mi się bardzo, bardzo marzy, jeszcze do niego nie dotarliśmy, ale dotrzemy na pewno. Plakat Jenny Sparks, która jakby specjalizuje się w ogóle w robieniu tego typu map. Nie wiem, czy dasz radę zrobić zbliżenie, bo to jest przepięknie zrobione, z ogromnymi szczegółami, nazwami, jakimiś jej też jakby komentarzami do tego. Jest świetne mapy, jest robi w ogóle całego... graficznie wykonana, tak no. Całego świata. Góry, ukochany Szczecin. Tak, ukochany. Szczecin. Widać, że też lubicie Szczecin, bo i tutaj z tej strony jest Szczecin, taki plakat właśnie też mam w domu. Tutaj Szczecin. Weźmy go w prezencie. Tak, autorska Romka Brundy. Romek Brunda, nasz dobry też znajomy. Tak, tutaj mamy grafikę, bardzo mocno związana z kawą. Grafikę też również naszego bardzo dobrego kolegi, przyjaciela Łukasza Bogdanowicza, którego bardzo, bardzo lubimy i cenimy. Świetną ma rękę. No i mamy Szczecin, mamy Świnouście. I Świnoujście za choinką tam stoi. Za choinką. A Świnoujście dlatego, bo ty pochodzisz ze Świnoujścia, tak? Ja pochodzę ze Świnoujścia, moje ukochane miasto Świnoujście. Ha, zapraszam. Prawda, wygląda to przepięknie. To jest właśnie mała galeria i wracamy do zamku. Jesteśmy wszyscy, tak wygląda nasze dzieło. Jest Jon! Tak. W bólach rodzony, ale jest. Też jedno słówko. Filip. No. Przed wami. Dużo musieliśmy się nad tym napracować, to dajcie lajka, subskrypcję, tak. Bardzo wam
dziękuję za stworzenie naszego zamku i dziękuję bardzo, że... dziękuję, że się podjęliście. Sama nie wiedziałam, że to będzie takie pracochłodne i w ogóle. Ostatni raz robiliśmy. Tak, ostatni raz. Następny raz domek. Słuchajcie, następnym razem nie, robimy śledzie. Albo tak, proszę, tak. To jest wszyscy ludzie. Śledzie, i zapraszamy za rok na śledzie. Tak. Ale jeszcze a propos konkursu, bo był do wygrania właśnie ten zamek. I słuchajcie, musimy najpierw sprawdzić, czy ten zamek nam przetrwa. Ale jeśli przetrwa, to tutaj wymyśliliśmy razem z Filipem, bo Filip właśnie jest taki bardzo, jeśli chodzi o te kwestie, to bardzo się na tym zna, że musicie zasubskrybować kanał na YouTubie Szczecińskiego Vloga Smakoszy, musicie polubić fanpage'a i Instagrama Szczecińskiego Bazaru Smakoszy i pod filmem, bez znaczenia czy na Facebooku, czy na YouTubie, napisać komentarz i w tym komentarzu wasze takie najciekawsze wypieki, żebyście się podzielili tym, co na słodko robicie podczas po prostu świąt. A wy słuchajcie, co na święta? A my co na święta? Na słodko, na słodko. Na słodko? No, o, co my na słodko? Ja nie, cantuccini. O, brawo, rzeczywiście. Chyba czwarty raz piecemy. Ale piecie sami. Tak, piecemy sami. Z pistacjami, ze skórką pomarańczową. Przepisu Julia Child. Jest rewelacyjny. O, Franek zaprezentuje cantuccini, które nam jeszcze zostało. Słuchajcie, żeby nie było. Jest. No, jest proszę. Proszę. Także to u nas na słodko. Jedzie to z mlekiem, z winem? Z kawą. Z kawą. Oni z herbatą. Z gorącą kawą. Polecamy. Przepyszne są. A poza tym śledzie, dużo śledzi. Chcieliśmy się dużo na tym napracować. No, bardzo mi zależało właśnie, żeby... To jest wyjątkowy chofowy zamek. Tak, chofowy zamek. Tak, właśnie. Właśnie. Czyli wyrzucacie na kolację. Moich rodziców to są przepyszne jedzenia, piękna jedzenia. Słuchajcie, I'm top. Żegnamy się jak w familiacie. Jak familia, ja nie wiem co. A ja jestem Hania, jestem oczywiście Always and Forever Hungry i do następnego. Bye. Subskrybujcie i lajkujcie Szczeciński Vlog na koszy. Wchodźcie na Instagrama, na Facebooka i to chyba już będzie koniec. No to pa!